wyszłaś z mojego pokoju? Opowiadania i opowiadania, nic tylko opowiadania. Wynocha! Czytałem kły, podobała mi się bestia. Przynajmniej wyrywała się z tego zadupia. No i wróciliśmy. Nie wiem, co miało to znaczyć, słuchajcie. Okej. A, to było to. A tam było jeszcze coś? Zobaczmy, co tutaj kryje ta gra. Powiem wam, im dłużej gram, tym bardziej mi to wciąga. To jest ta stacja, tu byliśmy, okej. Okay. Kolejnym powodem, powiem wam szczerze, dla którego zacząłem grać w tę grę, było zdarzenie, które miało miejsce parę dni temu. W sumie nie wspominałem o nim wcześniej, ale powiem wam, że spojrzałem śmierci w oczy. Wylądowałem w szpitalu, ponieważ zjadłem coś, co spowodowało dosyć silną reakcję alergiczną. I myślę, że gdybym nie pojechał do szpitala, to różnie by mogło to być, powiem wam. Myślałem jednak, że po powrocie, że w sumie gram tutaj w różne gry na tym kanale, ale wszystkie są na jedno kopyto. I czas, myślę, urozmaicić coś, czas poznać, doznać czegoś nowego. Bo nikt żył wiecznie nie będzie. I tyle mamy w tym życiu, ile nam się uda z niego wycisnąć. Troszkę dramatyzuję oczywiście. Myślę, że nie było jakiegoś tam strasznego zagrożenia życia. Myślę, żebym przeżył nawet, gdybym nie pojechał do szpitala. Naprawdę trudno było mi oddychać. Każdy oddech było tak jak, nie wiem, zrobienie jakiegoś przysiadu albo pompki. Cały byłem spuchnięty, jakaś wysypka, bąble na twarzy, opuchnięty, gorączka. Było dosyć, powiem wam, podbramkowo. I pierwszy raz coś takiego mi się zdarzyło. Nie wiem po czym niestety. Do tej pory nigdy nie miałem czegoś podobnego. Ale był to również jeden z faktorów, który decydował o tym, że pomyślałem, czas zagrać w tę grę, bo nabyłem ją niedługo po premierze, zainstalowałem i leżała na moim dysku. Miałem zagrać w nią sam, ale pomyślałem, że podzielę się z nim z wami i wspólnie zobaczymy, o co w niej biega. Są tory, jest las. Szukam tego pniaka, wiecie? Rozglądam się. Chcę też obczaić, o co chodzi tutaj. Jaskinia? Nie.
Od dawna nie przejechał tędy żaden pociąg. To było jedno z takich miejsc. Jak wiele innych w tym kraju, oderwanych od reszty świata, skazanych na przeistoczenie się w najgorsze wersje samych siebie. Spod tej zgnilizny wypełza mrok. Jeżeli słyszycie jakieś zagadkowe odgłosy, zgrzytanie, skrzypienie, zapewniam was, że to nie są moje zęby ani moje kości. To mój fotel, który służył mi wiernie i służył dobrze. Lubię go bardzo, ale zaczyna się rozpadać, zaczyna się psuć. W tej chwili nie będę, niestety nie planuję zakupu nowego, dlatego muszę się z nim jeszcze przemęczyć, przetrzymać go. Prawdopodobnie większość z was go nie słyszy, o ile nie oglądacie tego w słuchawkach. Nie będziecie w ogóle słyszeli, że coś takiego ma miejsce, jakieś zgrzytanie. Niemniej jednak chciałem was uprzedzić, zanim ktoś zapyta. Staram się jak najmniej ruszać, ale on i tak skrzypi. Więc no, nic na to nie poradzę. Bardzo, bardzo lubię eksplorację, powiem wam. Zwiedzanie, odkrywanie nowych rzeczy. Co jest za tą skałą? Co jest za tym krzaczorem? Co czai się w tej jaskini? O ile są jeszcze jakieś jaskinie tutaj? Co jest zawalona? Coś wspaniałego. Okay, tylko nie spaść. Tam coś jest? Jakiś punkt widokowy? Ho, ho, ho! Nic, tylko aparat i fotkę sobie strzelić do albumu, czy tam do Face'a, Instagrama, Flickera, czy co tam jeszcze, Diabli nadali. Zaraz tam pójdziemy. Chciałem jeszcze zobaczyć, co tutaj jest. A kuko? Nie ma nic. Mam nadzieję, że nie przeoczyłem tego kamienia. Chociaż mogę go przeoczyć, ponieważ tam już nie ma torów. Czekajcie, wrócę się. Proszę, proszę, proszę. Wróciłem się. Spójrzcie, tu są te odrąbane, odcięte nogi. Przeoczyłem tutaj coś jeszcze. Zobaczcie na to. Sucha trawa. Brak słońca. Dryzyna z mostu. Tam jest dryzyna. Ktoś nią przejechał. Aż tam na most.
kanister. I albo mi się wydawało, albo tu jest nasz kamień. Zapomniałem, że znaleźliśmy tą korbę. Idziemy więc do Dryzyny. Wejdź, nie, jeszcze nie. Korma. Okej. Wejdź. Kapitan na pokładzie. Zapiąć pasy. Wyciągnąć nogi. Przygotować bilety. Odprężyć się. Ponieważ jedziemy. No włącz. Ja tu taką prelekcję zrobiłem. Taki monolog walnąłem. A to nie chcę jechać? Come on. Psiakrew. Teraz mi głupio. Aha, on się odpalić, okej. Dobra, to samo co powiedziałem wcześniej. Bo teraz idziemy. Trzeba stanąć tutaj.